Opinie w Radiu Tczew. Bartosz Listewnik, zapraszam na kolejną audycję z cyklu Opinie w Radiu Tczew. Kogo dzisiaj gościmy w studiu? Dzisiaj jest ze mną Aleksandra Kępiowska, dziennikarka Radia Tczew. Dzień dobry. I kto jeszcze? Dawid Komorowski, dziennikarz Radia Tczew i Tetki. Dzień sportowej dobry. Tetki, tak? Dobrze, dzień dobry. Przypomnę, bo zawsze przypominamy, prawda, na początku, że czekamy na słuchaczy i widzów Tetki też, którzy mogą potem obejrzeć sobie powtórkę. Czekamy na SMS-y, na komentarze, na przykład drogą SMS-ową pod numerem 733 11 12 13 i też na fanpage'u Radia Tczew, który zaraz odpalę. Tam powinno się pojawić zdjęcie z krótką zajawką naszej audycji i z gośćmi właśnie. I tam też można zostawiać komentarze. Już szybko sprawdzam. Jesteśmy, słuchajcie, na zdjęciu na fanpage Radia Tczew. O czym będziemy rozmawiać? Zaczniemy od dobrej wiadomości. Wpłynęło 9 ofert na przetarg na budowę basenu przyszkolnego przy SP12 na Suchostrzygach. 9 ofert. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tak bogatej właśnie bogatego przetargu. Zazwyczaj to jest, nie wiem, jedna, dwie, trzy i to czasami w ogóle nie przechodzi przetarg, bo się nie mieści w budżecie. A tutaj na te dziewięć ofert cztery się mieszczą. A o jakim budżecie w ogóle mówimy? Miasto ma 25 milionów złotych z Polskiego Ładu, łącznie ze swoim wkładem własnym to jest tak chyba z nieco ponad 26-27 milionów. I właśnie w tym zakresie, w tym przedziale mieszczą się cztery oferty. Najtańsza to 25 milionów 800 tysięcy złotych. Firma z Gdańska to zaproponowała. Tuż za nią o 100 tysięcy złotych droższa jest oferta konsorcjum z Kaszub i ze Śląska. Najdroższa oferta 35 milionów, czy 10 więcej w ogóle. To oferta maksymalna z Pruszcza Gdańskiego. No i sobie tak myślę, że nie wiem, chyba musiałoby się cud zdarzyć, żeby z tych 9 nie udało się wyłonić. Jak sądzicie, uda się niedługo poznać tego wykonawcę? Prezydent zapowiadał wczoraj w pytaniach do prezydenta w telewizji Tetka, że jest nadzieja na to, że tu się powiedzie i tu się może udać. 9 ofert to rzeczywiście dużo i nawet jeżeli ta najdroższa jest dosyć wysoka, to myślę, że nie jest to jakaś ogromna suma, bo byliśmy świadkami przetargów, gdzie ten przestrzał był dużo, dużo większy. Więc tutaj chyba nawet całkiem nieźle. Myślę, że możemy być zadowoleni. I też, co ważne, nie ma rażąco niskiej ceny, bo czasami był taki problem, że były oferty znacznie, bardzo tanie i sobie można było pomyśleć, jak super miasto zaoszczędzi, ale rażąco niska cena to z kolei też są kłopoty. Budzi podejrzenia. Tak, budzi podejrzenia. Dawid, czyli to jest dobra wiadomość dla Tczewa, dla Suchostrzyk zwłaszcza, tak? Że, szczególnie dla miłośników basenu i tych sportów wodnych. Znaczy to jest naprawdę nietypowa sytuacja, bo tak jak już wspomniałeś, te 9 ofert się pojawiło, ale można wybierać wśród czterech z nich i to i tak jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie, że te ceny jakoś zbyt mocno się nie różnią od siebie, bo tak jak już wspomniałeś, ta najtańsza to 25 milionów 800 tysięcy złotych, niecałe. Natomiast kolejna oferta, też tania, no to jest droższa właściwie o niecałe albo troszeczkę ponad 100 tysięcy złotych. Więc nie jest to jakaś wielka różnica, więc naprawdę samorząd ma duży komfort akurat w tym względzie, jeśli chodzi o wybór wykonawcy. Przypomnę dokładnie, o co chodzi w tym zadaniu. W zakresie jest budowa pełnowymiarowego basenu sportowego z zapleczem sanitarno-szatniowym, z infrastrukturą techniczną i z zagospodarowaniem terenu. Będzie tam utworzony parking oraz łącznik prowadzący do budynku szkoły, tak? Właśnie przez to uczniowie dwunastki nie będą musieli na przykład w okresie zimowym, nie wiem, zakładać kurtek, żeby przejść z jednego budynku do drugiego. Będą mogli wygodnie w obrębie swojego jednego... No, po basenie to bym wolała ubrać jednak kurtkę i... No, ale jeżeli jesteśmy w środku, w jednym budynku, tak, mówimy o przejściu z jednego budynku do drugiego, no to tutaj uczniowie SP12 nie będą musieli tego robić. Wygodnie sobie przejdą łącznikiem nad ziemią, tak? Bo to będzie nad tą taką wewnętrzną uliczką, która jest wokół szkoły. A już w ogóle nie będą musieli przemieszczać się do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. No właśnie. Przy ulicy Wojska Polskiego, więc to jest dosyć mocne też odciążenie nawet samego tego głównego kompleksu.
A co do parkingu, to i tak mi się wydaje, że tam jest bardzo dużo miejsc parkingowych przy Alei Kociewskiej, czyli przy płocie, można powiedzieć, SP12. Więc jak jeszcze do tego dobudują jeszcze więcej, no to spokojnie wystarczy według mnie. I w ogóle o jakim terminie mówimy w momencie podpisania, znaczy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Czas wykonawca będzie miał na to 1 rok i 8 miesięcy, czyli przy dobrych wiatrach to będzie, kiedy to będzie? No tak za 2 lata chyba. Tak się skończy ta inwestycja. A kiedy poznamy wykonawcę, prezydent mówi, że no w ciągu najbliższych tygodni, tak? Urząd Miejski musi teraz wszystkie 9 ofert zbadać, no zwłaszcza te najkorzystniejsze, czy wszystkie wymogi formalne są spełnione, czy wszystko zgadza się z przetargiem i wtedy poznamy nazwę firmy, która nam ten basen zbuduje. Troszeczkę trudniejsza sytuacja jest z drugą basenową tczewską inwestycją. 15 milionów złotych mamy na generalny remont istniejącego basenu, tak, który ma Dwieniecki przy Wojska Polskiego i tutaj sam pan prezydent, nowy prezydent Łukasz Brzątkowski mówi, że jest zaskoczony tym, że wciąż urząd czeka na projekt budowlany, a trzeba ogłaszać przetarg, ponieważ o ile dobrze pamiętam, chyba koło 12 lipca, coś koło tego, w lipcu mija termin, kiedy można w ogóle właśnie wykorzystać te środki z Polskiego Ładu, więc... Czasu bardzo mało. Tak, no teoretycznie jest możliwość przedłużania tej kwoty, tych środków. Pan starosta tak robi z Mostem Tczewskim. Udało się przesunąć środki z Polskiego Ładu po to, żeby chyba obecnie do października są ważne środki na most. Więc tutaj trzymam kciuki za miasto. No albo uda się to szybko teraz zrealizować, albo trzeba te środki przesunąć w czasie. Po raz kolejny zresztą. Niestety. Tak. No po prostu najważniejsze jest to, żeby 15 milionów nie przepadło, no bo to... Tak. Też potrzebujemy, prawda, tego. I co jeszcze mówi pan prezydent, że w kolejnych latach będzie chciał modułowo, jak to określił, rozbudowywać basen ten przy Wojska Polskiego, tak? Co o tym myślicie? Bo były zapowiedzi poprzedniego prezydenta, że ma być aquapark, potem sam były prezydent zdecydował się na właśnie rozbudowę basenu przy Wojska Polskiego, ale wtedy firmy tak przestrzeliły kwoty, dlatego zdecydowano się na budowę przy SP12. Tak, tylko to Łukasz Brzątkowski jakiś czas temu, albo wiceprezydent Andrzej Gockowski, już teraz nie pamiętam, na pewno też w pytaniach do prezydenta mówił w tej sprawie, że ten główny kompleks basenowy będzie rozbudowywany, ale o elementy akwaparku, więc między innymi w jakiejś najbliższej, no może nie najbliższej perspektywie, ale Łukasz Brzątkowski, to akurat on na pewno powiedział, że jeszcze w tej kadencji przynajmniej chciałby uzyskać środki właśnie na te inwestycje, żeby na przykład pojawiło się w naszym kompleksie basenowym przy ulicy Wojska Polskiego SPA na przykład. No to by było dosyć ciekawe rozwiązanie, bo sam prezydent mówił, że to są elementy, które się mogą kojarzyć z akwaparkiem, ale czy to będzie taki docelowy kompleks, do którego będą mogli przyjeżdżać na przykład też ludzie spoza Tczewa, to tak już mi się nie wydaje. Mhm. A co sądzicie o zjeżdżalni? To mi się kojarzy najbardziej z akwaparkiem, czyli z Rugą. No na to chyba mieszkańcy najbardziej czekają, tak mi się wydaje. Chodzi o te atrakcje, o to, żeby było kolorowo, szybko i fajnie, i żeby to było takie... A to naprawdę jest fajne. Jak ja bywam od święta w jakimś akwaparku na Pomorzu, to ta Ruga to jest rzecz obowiązkowa, absolutnie. Więc także bez rury nie ma akwaparku, trzeba to sobie powiedzieć wprost. Dokładnie, przynajmniej ta jedna musi być, a najlepiej dwie, bo zazwyczaj w akwaparkach widuję przynajmniej dwie. Jedna jest dla młodszych dzieci, dla osób, które po prostu nie chcą tego aż takiej wielkiej prędkości uzyskać, a druga jest taka już hardkorowa właśnie dla ludzi, którzy chcą tak poczuć się tą mega adrenalinę. Ja zazwyczaj korzystam z tych szybszych i to jest fantastyczne, polecam, więc chciałem kiedyś w Tczewie też tego. Także już wiemy, że jedną z pierwszych osób, które odwiedzą takie elementy akwaparku, będzie Bartosz Listewnik. Tak jest, będziemy mogli... Z kamerą na czole. Recenzję będziemy mogli wtedy
przekazać się naszym słuchaczom i widzom. Co my tu jeszcze... Jeszcze w temacie wodnych atrakcji, nazwijmy to. Omówiliśmy szybciutko dwa baseny, ale mamy jeszcze inne krótko rzeczy do omówienia. Za mało środków jest niestety na tężnię. Tężnia no, też się troszeczkę z wodą kojarzy, tak? No, troszeczkę przynajmniej. Bo może nie wchodzi się do wody w tężniach, ale ta woda jest wokół nas, jest wokół nas i skrapla się i my ją wdychamy. I ostatnio... Ci, Bartku, bardzo radiowe przejście to jest. Z tematu do tematu. Tak, tak. Płynne. Bardzo płynne. To jeszcze płynnie dodam, że ostatnio byłem w Wieliczce podczas krótkiego urlopu. Tam też jest tężnia nie tak wielka jak w Ciechocinku. Ale też no spora, bo w Tczewie z kolei będzie taka kieszonkowa, taka osiedlowa, malutka, ale nawet taka według mnie się przyda. I właśnie też no, to fajne jest to uczucie wdychania tego takiego świeżego powietrza z tą wodą. I w środku miasta... Tak. Super rozwiązanie. I czemu jest problem? To jest projekt budżetu obywatelskiego. Tak się składa, że w ogóle ten projekt zaproponował obecny przewodniczący Rady Miasta, pan Marcin Kusowski. No wtedy, jak to składał, to był radnym poprzedniej kadencji. Miasto ma zabezpieczone na tą tężnię kieszonkową, ja to nazywam, 302 tysiące złotych. Ale wpłynęła tylko jedna oferta, ponad pół miliona, więc odpada, bo co prawda może 200 tysięcy złotych to nie jest jakoś strasznie dużo, żeby dodać, ale w tej skali to jest bardzo dużo, to tak? To jest prawie połowa. Tak, dwie tężnie. Więc nie no, w tej skali tutaj... Gdybyśmy mieli pieniądze. Dokładnie, więc tutaj chyba jest zrozumiałe to, że i pan prezydent w pytaniach do prezydenta zapowiada, że będzie trzeci przetarg najprawdopodobniej. A po tym trzecim, jeżeli ten trzeci będzie nieudany, no to wtedy mówi, że pomyśli razem z wnioskodawcą, że może trzeba będzie do budżetu tego głównego, tak, wpisać tą inwestycję, a nie z budżetu obywatelskiego. Ale rozgadałem się, a to was chciałem zapytać, ta tężnia, no, na Schostrzygach basen będzie tężnia? Jakie macie stanowisko wobec... tej inwestycji. Czy nam się podoba? Tak. No mi się bardzo podoba taki pomysł. I widzę po komentarzach w internecie, przepraszam Dawid, wiem, że oddech wziąłeś, żeby coś powiedzieć, ale szybko dokończę, bo wczoraj przeglądałam sobie inne lokalne media i sprawdzałam sobie komentarze pod informacją o tym, że tutaj są problemy z tym przetargiem. I oczekiwania mieszkańców myślę, że są całkiem takie pozytywne, bo wiele osób nawet proponuje inne miejsca, w których takie tężnie mogłyby powstać. Myślę, że właściwie każde osiedle miało coś takiego. Czemu by nie? To jest dosyć taka, powiedziałabym na warunki tczewskie, abstrakcyjna propozycja, bo tężnie nam się kojarzą z Ciechocinkiem. I one są tam rzeczywiście takie, no robią wrażenie, potężne. Więc nie umiem sobie do końca wyobrazić, jak kieszonkowa wersja by wyglądała i czy ona dawałaby takie efekty, ale pomysł fajny. Ja w ogóle lubię budżet obywatelski i bardzo, bardzo tutaj wspieram te inicjatywy, zwłaszcza takie, które trochę wykraczają poza takie szablony. Dokładnie, te oryginalne, prawda? Tak, tak. Poza robienie... Ja wiem, że te rzeczy są potrzebne, typu wybiegi dla psów, ścieżki rowerowe i tak dalej, ale jakoś tak w budżecie obywatelskim dostrzegam szansę na to, żeby proponować rzeczy, które są dosyć nietypowe, albo nowe, albo zaczerpnięte z przykładów w innych miast w Polsce czy w Europie. Tak w ogóle moim marzeniem, to zupełnie zmienię temat, ale w budżecie obywatelskim to są takie działania miękkie. Ja bym bardzo chciała, żeby na przykład były pieniądze na zorganizowanie, marzy mi się jakiś festiwal literacki, na przykład w Tczewie, albo nawet takie muzyczne inicjatywy, chociaż ich akurat jest trochę więcej, więc gdyby jeszcze ten budżet ewoluował w taką stronę, żebyśmy mogli wydawać te pieniądze na inicjatywy, które będą przeznaczone na organizację jakiegoś wydarzenia kulturalnego na przykład albo sportowego. Super sprawa. Tak więc tak, ja... właśnie ja się przyłączam do tego apelu do nowych władz miasta, bo nie jest tajemnicą, że poprzedni pan prezydent nie chciał wprowadzić, bo ja wielokrotnie, co roku praktycznie, jak były nowe edycje, też pytałaś, dlaczego? Tak? Pytaliśmy pana prezydenta Pobłockiego,
czy kolejna edycja będzie zawierała elementy miękkie. Nie. Nie było nigdy, więc może tym razem się uda przy zmianie władzy. Bo myślę, że jeżeli jakby zastanawiamy się nad hasłem obywatelskości, no to dla mnie bycie obywatelem miasta to nie jest tylko chodzenie po ulicach i siadanie na ławce, ale właśnie tworzenie czegoś, co zostaje z nami na dłużej. Nie w takim sensie, że będziemy no właśnie chodzić po tym chodniku, czy jeździć po ścieżce, ale że to zostanie też w nas jakoś. Na przykład wyobraźcie sobie, gdybyśmy mogli mieć pieniądze na to, żeby na przykład reaktywować zdarzenia, o których wiele osób pamięta. Nie wiem, czy raczej nie miałeś okazji pewnie brać udziału w zdarzeniach, ale to na przykład była rzecz, która gdyby z budżetu obywatelskiego była finansowana i nie tylko, bo to są duże pieniądze, które są potrzebne, no to byłoby coś fantastycznego, bo to nie chodzi o to tylko, żeby coś zostało na tej przysłowiowej ulicy, ale żeby też sprawiało, że do naszego miasta przyjeżdża dużo osób, poznaje Tczew, poznaje Kociewie, no i że angażuje właśnie różne grupy społeczne do tego, żeby coś ciekawego zrobić. Mi się tak marzy. Mam kilka pomysłów nawet takich miękkich, więc czekam. Czekam na to, aż się takie pomysły pojawią, albo będzie można je po prostu realizować. Tak, więc wtedy się podzielę. Dawid, co sądzisz o tym, żeby dodać do budżetu obywatelskiego projekty miękkie? Znaczy ja jestem oczywiście za, chciałem zabrać głos, ale Ola mnie uprzedziła i właściwie powiedziała wszystko to, co ja chciałem powiedzieć, więc ja może się troszeczkę powtórzę, ale jest to na pewno szansa, żeby Tczew się wyróżniał na tle przynajmniej tych okolicznych miejscowości, nawet może i tych większych, żebyśmy mieli coś na przykład, czego nie ma Trójmiasto, co by jednak odznaczało to nasze miasto w skali kraju nawet, tak, a tym bardziej w skali regionu. Ja szybko jeszcze tylko wrócę do tej tężni, bo ja mam tylko nadzieję, że sprawa z tym przetargiem zostanie jak najszybciej rozwiązana. Ludzie tego chcą. Natomiast tak jak już wcześniej mówiliśmy, ta kwota oferty jest troszeczkę za wysoka. Chociaż to troszeczkę to jest takie pojęcie mocno eufemistyczne. Natomiast ja pamiętam, jakiś czas temu mieliśmy sprawę z wiatrakiem, kiedy ten przetarg został anulowany. Też była jedna oferta. Teraz została otworzona oferta w kontekście tego kolejnego przetargu. Trzeci. Na to samo zadanie, tak? Na ten pierwszy etap robót budowlanych, ale też tych prac konserwatorskich, jeśli chodzi o ten XIX-wieczny wiatrak holenderski, i zgłosiła się ta sama firma, ale która zauważyła, że nie ma konkurencji, więc podniosła ofertę o 200 tysięcy złotych jeszcze dodatkowo. Więc mam nadzieję, że ta kwestia zostanie jak najszybciej rozwiązana. Nie wiem, czy to, co ty o czym mówiłeś, czyli wprowadzenie jednak tego zadania do tego budżetu głównego, nie będzie najlepszą opcją. Bo chyba budżet obywatelski ma troszeczkę za mało pieniążków na to. A te 200 tysięcy to jest właśnie to, tyle brakuje, żeby to też no właśnie, zrobić. No właśnie, więc ale wydaje tutaj mi się, że wiadomo, że trudno przewidzieć, kto i ile złoży do przetargu. No i to było też ryzyko firmy, ponieważ to, że za trzecim razem ona była, przy trzecim przetargu była po raz drugi ta firma jedynym oferentem, no to było ryzyko, no tak, nigdy oczywiście. Nie wiadomo. A propos tego braku pieniędzy, ja tak sobie jeszcze przeszukałem parę kwestii, które mógłbym poruszyć, i tydzień temu Łukasz Brzątkowski mówił też w pytaniach do prezydenta a propos braku środków w samorządach, że chciałby jednak, żeby większa część podatków wracała do tych lokalnych samorządów, i nie wiem, czy to nie jest moment, w którym na wokandę powinna wrócić kwestia ustawy o metropolii, która była omawiana jakiś czas temu, ten czas tak szybko leci. Ja pamiętam, że senator Ryszard Świlski z nami rozmawiał na ten temat tutaj w studiu jakieś 2 lata temu i mówił, że 5% z podatków, przynajmniej tu cytuję, które odprowadzamy do tak zwanego budżetu centralnego, one zostałyby u nas na Pomorzu. Czy to nie jest jedno z tych rozwiązań, o których powinniśmy teraz zacząć po prostu rozmawiać i za którymi nie powinniśmy zacząć lobbować, jeśli chodzi o te lokalne społeczności? To było właśnie w ogóle pytanie, temat związany z Polskim Ładem, prawda? Bo tak. Krzysztof Wypiński spytał prezydenta Brzątkowskiego, czy liczy na kolejne edycje Polskiego Ładu z nowym rządem, ale tutaj padła odpowiedź, że lepiej zamiast takich programów to po prostu więcej oddawać pieniędzy samorządom po prostu. No właśnie, a w jaki sposób to już
to już trzeba będzie się zastanowić. I na końcu tego tematu, zanim przejdziemy do kolejnego, odnotuję jeszcze jedną inwestycję związaną z wodą. Wodny plac zabaw. Wiemy, że na Czyżykowie taka inwestycja ma powstać. Dokumentacja projektowa jest. Pozwolenie na budowę jest, więc czekamy na przetarg. Dofinansowanie 2,5 miliona złotych z programu dla terenów popegierowskich i jak dobrze wszystko pójdzie, to do połowy przyszłego roku byłby taki wodny plac zabaw i to byłoby, no to była tak, jak to nazwać, taka nie wiem, niecka, taki brodzik, tak, do chlapania się dzieci. Byłoby to ogrodzone, zieleń byłaby też dookoła i to wszystko właśnie w Niecce Czyżykowskiej, która z roku na rok pięknieje. Pamiętam właśnie, jak tam w zasadzie była trawa i tyle. A teraz tam jest nie do poznania, a będzie jeszcze ładniej. Szybko przejdźmy do kolejnego tematu. Chyba dużo czasu nie poświęcimy temu, ponieważ w zasadzie mało się dzieje. O dziwo. Eurowybory. Trwa kampania właśnie, której osobiście na naszym tutaj tczewskim podwórku nie widzę. Chyba, że właśnie wy widzicie, więc was zapytam, czy wy tą kampanię tutaj widzicie na ulicach, nie wiem, w skrzynkach, czy jakieś ulotki do was trafiają kandydatów, czy to w ogóle coś się dzieje, bo tutaj dodam, że jak były wybory parlamentarne, samorządowe, no to miasto było obklejone, było jedną wielką tablicą ogłoszeń, a tak teraz przynajmniej ja widzę pojedynczo, a wy, Dawid, widzisz tą kampanię? Wczoraj tak sobie żartowaliśmy troszeczkę na ten temat poza anteną i powiedziałeś, że z chęcią przyjmiesz moją opinię, jeśli się spotkałem przynajmniej z jedną ulotką, którą dostałem do skrzynki. I tak się składa, że wczoraj dostałem pierwszą ulotkę. Chociaż na kilka dni przed wyborami. Ale no, śmiejemy się, ale faktycznie no, emocji właściwie nie ma w porównaniu z tym, co było w przypadku wyborów samorządowych. No zresztą nie ma się co dziwić, tak już od wielu, wielu lat frekwencja przy okazji tych eurowyborów, tych wyborów do Parlamentu Europejskiego jest no, najniższa, tak? Więc tutaj też bym się niestety nie spodziewał jakiegoś innego wyniku frekwencyjnego, a partie tak widać przy takich miejscowościach jak Tczew no, nie mają jakiejś większej aktywności. Olu, ty widzisz kampanię wyborczą? Nie, właśnie też jak rozmawialiśmy o tym, czy widać na ulicach i chyba w drodze z pracy jakieś 3 czy 4 plakaty. Takie małe, takie prawda? Banery, niewielkie. Mm. To nie jest już taka skala, że na pół ściany bloku mamy mnóstwo banerów. No, generalnie jest tak, że trochę narzekamy, że niska frekwencja, a z drugiej strony nie jest w ogóle promowane to, żeby jednak brać udział w tych wyborach i żeby pokazać przede wszystkim jakby jakie jest ich znaczenie i że to nie chodzi o to, że to się dzieje gdzieś daleko bardzo obok nas. Ale że to jednak dotyczy mocno każdego. Bo też myślę, że warto, że w przypadku polityków, jeśli liczymy na jakąś wysoką frekwencję już, no nie jeśli chodzi o polityków, ale o nas tak jako społeczeństwo obywatelskie, cieszyliśmy się kiedy w wyborach z 15 października, tak? Z tego co mi się kojarzy, w zeszłym roku mieliśmy bardzo duży udział społeczeństwa przy okazji tych wyborów. Chcielibyśmy, żeby to się powtarzało właściwie przy każdych kolejnych wyborach. No natomiast tutaj wydaje mi się, że mimo, że politycy podkreślają znaczenie tych wyborów dla obywateli, tak, bo niektórym chyba wydaje się, że no to jest Europa i co, oni tam sobie pojadą, no i tam sobie będą siedzieli. A na przykład kampanie, czy to polityków koalicji rządzącej, czy to opozycji obecnej, czy to jeszcze jakichś innych partii, takich pomniejszych albo komitetów tak skleconych specjalnie pod te wybory, zaznaczają, że to będą wymierne korzyści dla województwa pomorskiego, jeśli będzie jakiś kandydat zasiadał w ławach Europarlamentu. I chyba no, z tym powinniśmy się bardziej zaznajamiać. Ja wczoraj na naszej stronie opublikowaliśmy taki artykuł zbiorczy, taka pigułka informacyjna, przede wszystkim o listach i o kandydatach. I tak sobie przeglądając te listy, mamy tutaj kandydata z Tczewa. Dwóch kandydatów z Tczewa. I mam wrażenie, że też w skali naszego miasta oni też absolutnie jakoś specjalnie się nie promują i nie wyróżniają. Jakby ten głos Tczewian
aż tak ważny nie był, bo jakby wiemy, że będzie niska frekwencja, więc nie wykładamy pieniędzy na to, żeby w tych mniejszych miejscowościach więcej wydawać na kampanię wyborczą. I ona jest tak znikoma, że... Ja się, słuchajcie, dziwię, że jednak żaden przedstawiciel z wysokiego szczebla największych partii, że nikt tutaj nie przyjechał na konferencję PSO. Wiem, że był jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej jakiś czas temu na jednym z wydarzeń gminy Tczew. Teraz nie pamiętam nazwiska. Jacek i widzisz, teraz mi uciekło nazwisko. Jeśli bym mógł poprosić o tę listę, proszę, to zaraz sobie przypomnę i wam oddam głos. No ale generalnie myślę sobie, że... Nie jest najlepiej na pewno. I że nie widać ani tych twarzy, ani tego, co mają do powiedzenia, z czym oni idą do tego Parlamentu Europejskiego, co chcieliby, co jest dla nich najważniejsze. Myślę, że my jako na przykład dziennikarze siedzimy w tym bardziej, więc powiedzmy, że w ramach obowiązków nawet zawodowych przeglądamy te informacje i one są dla nas ważne, ale myślę, że jakbyśmy, nie wiem, czy już robiłeś sondę na ulicach, czy to taką, dopiero przed tobą? Taką mini sondę zrobiliśmy, dzisiaj będzie w Tetce. I właśnie jestem ciekawa efektów i tych rozmów. Czy zauważyłeś, że ludzie też nie zauważyli, że tutaj się za wiele nie dzieje w tym temacie? Starsze osoby, z którymi rozmawiałem, na pewno pójdą na wybory, bo chodzą na wszystkie, a jak z młodszymi rozmawiałem, to nie, że interesowały ich wybory samorządowe, ale do Europarlamentu nie bardzo. No, nie wiem, mi się wydaje, że warto pójść na każde wybory, tak? Także na te, więc będziemy na pewno apelować, żeby pójść w niedzielę właśnie na te wybory. Dużo takich informacji dodatkowych dotyczących na przykład transportu osób z niepełnosprawnościami, z tym, kiedy lokale wyborcze będą otwarte. To wszystko znajdziecie oczywiście w naszych mediach. Tak, na stronie Radio Tczew. Żeby klikać i żeby zaglądać, żeby się dowiedzieć. I jeżeli będziecie też poza miejscem zamieszkania, ja właśnie dzisiaj będę tak załatwiać sobie. Nie mogłam przez mObywatela, bo coś mi tam nie trybiło. Wiem, że tak można zrobić, ale pójdę sobie do urzędu gminy i tam sobie załatwię zaświadczenie, że nie będzie mnie tam, gdzie zwykle głosuję. Tak więc zadbam o to. Także zachęcamy do załatwiania, zachęcamy do klikania i zachęcamy w ogóle też do pójścia na wybory, bo ja tak zawsze powtarzam, że to jest przywilej nie dany raz na zawsze. Jacek Bendykowski, teraz. On był na terenie gminy, tak? Tak jest, na terenie gminy. Przejdziemy do tematu kolejnego, który na pewno bardzo uszczęśliwi Olę Kafrowską. Tak. Książki. Tak wam w ogóle w mailu to napisałem. O książkach chwilę. Zacznijmy od książkomatu, czyli takie urządzenie. Tutaj druga taka sztuka się pojawiła. Olu, gdzie jest ten drugi książkomat? W ogóle po co on jest? Do czego służy? I właśnie gdzie go można znaleźć? Biblioteka na Suchostrzegach. Jaka to jest ulica? To jest przy SP4, czyli to jest Jagiełły. Tak, Jagiełły. To jest drugie miejsce, gdzie pojawił się książkomat. Książkomat działa jak takie urządzenie, w którym możemy sobie zamówić książkę. Robimy to wcześniej, kontaktując się z filią. I jeżeli nie możemy odebrać tej książki w godzinach otwarcia biblioteki, to pracownicy nam taką książkę chowają do takiej skrzynki. My dostajemy kod i możemy odebrać tę książkę o 3:00 nad ranem na przykład, bo nam wtedy pasuje. Jesteśmy na spacerze z psem na przykład. Czyli to jest jak paczkomat, tyle że się za darmo książki odbiera. Tak. Wypożyczone z biblioteki. Tak, i można to zrobić w dwóch miejscach, już teraz w dwóch. Pierwszy książkomat pojawił się chyba w okolicach pandemii na Starym Mieście przy bibliotece na Kościuszki. On chyba nawet jest trochę większy niż ten nowy książkomat. No i jest to razem z wrzutniami takie wyjście do mieszkańców, którzy w tych standardowych godzinach pracy biblioteki na przykład nie mogą z różnych powodów wpaść do jakiejś filii i odebrać książkę, którą sobie upatrzyli na przykład. Więc bardzo, bardzo duży entuzjazm. To było widać chociażby po naszym Facebooku, kiedy wrzuciliśmy zdjęcie z książkomatem i
raczej, właściwie wydaje mi się, że to nawet nie ma powodów, żeby być w jakikolwiek sposób niezadowolonym. To są takie inicjatywy, które ludzie przyjmują z radością. Teraz liczymy na to, ja liczę na to na pewno, że będziemy z tego korzystać. I wrzutnie się na przykład fantastycznie sprawdzają, bo to jest... Ja sama nieraz korzystałam. Tak sobie też potem pomyślałam, bo wrzutnia też działa 24 godziny na dobę. Można tam wrzucić książkę, no, można włożyć. Myślę, że łatwiej, ładniej. I ona potem trafia do bibliotekarzy i bibliotekarek, którzy odkładają ją na półkę. My tam mamy odhaczone, że oddana. A jak ktoś na przykład bardzo długo zalega z książką i wstydzi się spojrzeć w oczy pani bibliotekarce, to też może tak skorzystać. Więc jeżeli coś wam tam zalega i czujecie wyrzuty sumienia, że nie oddaliście książki na czas, to można skorzystać z wyrzutni i wtedy nikt was nie będzie oceniać. No, te dwie inwestycje właśnie pomagają, tak mi się wydaje, zwiększyć czytelnictwo w Tczewie, bo dawniej, pamiętam, było tak, że to trzeba było jednak przyjść do obiektu, do biblioteki w godzinach, jak było czynne, a jak się studiuje, uczy się, pracuje, to nie zawsze pasuje. A teraz dzięki książkomatom i wrzutniom można i odebrać, i oddać książkę, nawet w nocy, tak? Tak. Ja jeszcze z książkomatu nie korzystałam, ale może tak dla sprawdzenia, taki test zrobię. Zwłaszcza, działa? Że jeden książkomat mam bardzo blisko, więc mogłabym też spróbować. Tak więc bardzo polecamy. To jest naprawdę bardzo proste rozwiązanie. Tutaj w zasadzie to nie wymaga niczego więcej niż chyba telefonu komórkowego, na który dostaniemy ten kod. Ale pewnie jak się zadzwoni do biblioteki i pani poda nam ten kod, żebyśmy sobie go zapisali, to chyba nie będzie problemu większego, więc fajna sprawa. Do tego jeszcze książkomaty, te nasze tczewskie. Miałam taką rozmowę w zeszłym tygodniu z dyrektorem Krzysztofem Kordą, że to nie jest tak, że każda biblioteka w dużych miastach ma swój książkomat. My rzeczywiście jesteśmy wśród liderów w Polsce, jeżeli chodzi o książkomaty, więc naprawdę myślę, że powód do dumy jest spory. Korzystałeś, Dawid, kiedyś z książkomatu lub z wrzutni? Nie, ale z paczkomatu korzystałem, więc myślę, że dla wielu ludzi, jest którzy... Znana. Tak, więc więc jeśli ktoś kojarzy ideę, to myślę, że sobie z książkomatem również poradzi, a wszystkie zalety właśnie przed chwilą wymieniła Aleksandra Kemprowska. To teraz jeszcze Aleksandrę Kemprowską zapytamy, ale w skrócie, bo o tym można mówić w zasadzie długo, o planach biblioteki. I tutaj sobie wynotowałem, że na pewno biblioteka plenerowa w wakacje wróci, tak? Tak, to pierwsze spotkanie... To też od pandemii się zaczęło i pozostała ta szalona tradycja. Popularność. Jak biblioteka odbywa się na Starym Mieście w Niecce, to ja czasem byłam bardzo zaskoczona, jak ogromne tłumy rodziców, dzieciaków biorą udział w tej bibliotece. Tam są różne takie aktywności związane stricte z czytaniem, bo są czytane fragmenty książek dla dzieci najczęściej, ale też jest mnóstwo takich różnych animacji, więc super sprawa. I to, co myślę, że bardzo ciekawe, to, że pierwsza biblioteka plenerowa odbędzie się w Parku Piotrowo, który też tam pięknie To jeszcze pod koniec czerwca nawet. Tak, i to spotkanie odbędzie się w środę 26 czerwca i nie będzie to w samo południe, tylko między godziną 16-18, tak więc... A potem w lipcu przy Murach Obronnych. Tak, skwer doktora Szeflera przy ulicy Łaziennej, wszystkie środy lipca, tutaj już godzina 12. Jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia, które do końca roku na razie są nam zdradzone, to myślę, że fajne sprawy związane z tczewskimi pisarzami, bo takich osób mamy w naszym mieście coraz więcej i też biblioteka promuje ich twórczość i między innymi tutaj przejdziemy trochę, rzeczywiście przeskoczymy sobie do października, bo takie dwa spotkania będą się wtedy odbywać. 11 października spotkanie autorskie z Aleksandrą Brzozowską o godzinie 17:30. Pani, której może jeszcze nie znacie, ale ja miałam okazję w Bibliofonii rozmawiać
i słyszałam fragmenty tej książki, to będzie książka dla dzieci. I taka dodatkowa informacja, że Radio Tczew ma patronat medialny nad tym wydawnictwem. Nawet wczoraj akceptowałam, jak nasze logo będzie się prezentować na okładce, tak więc już wiem, że to wszystko zbliża się ku finałowi, czyli do druku książka będzie za chwilę szła. A kolejny pisarz, którego też z Dawidem mieliśmy okazję gościć jakiś czas temu w audycji piąteczkowej, Kamil Probudzki, 22 października też pojawi się w bibliotece. Tak. Wymienialnia. I wymienialnia, dopiero, ale w grudniu, tak? Tak, tak. Myślałem, że wcześniej coś będzie, nie. Tak, w grudniu i to dokładnie 7, 10, 12, czyli sobota. Trzy dni. Ten główny taki dzień, kiedy jest biblioteka otwarta od samego rana, a 10 i 12 to... Teraz nie widzę kalendarza, ale zdaje się, że to będzie wtorek i czwartek. W tych godzinach popołudniowych wymienialnia się odbędzie. To już jest w ogóle najbardziej szalona rzecz, jeżeli chodzi o popularność w naszym mieście, bo... No właśnie, dlatego dziwię się, tłumy, że to dopiero w grudniu. No bo to chodzi o to, żeby nazbierać siły, nazbierać książki i... Niesamowite to jest. Ja jestem zawsze w sobotę, potem jeszcze jestem w wtorek, jestem w czwartek i na przykład na ostatnim wymienialni bardzo mało książek znalazłam, bo nawet nie mogłam się do nich dopchać. Nie narzekam, bo fajnie, że wymienialnia jest lubiana przez mieszkańców Tczewa i nie tylko, bo przyjeżdżają też osoby spoza naszego miasta. Okay. Tak więc w grudniu Słuchajcie, będzie się działo. Chciałem jeszcze... o wątku książek fizycznych, e-booków, ale chyba nie zdążymy. Obiecałem Dawidowi o sporcie. Też nie zdążymy. Chyba tylko... Zostało niewiele czasu, więc ja może ten sport sobie odłożę. Na później myślę, że parę tematów też jest do zainteresowania się przeze mnie, ale to będę też państwa pewnie informował na bieżąco. Natomiast ja tę swoją chwilę wykorzystam na to, żeby zrobić małą reklamę. Zapraszamy w piątek od godziny 8 do 11 na piątkowy poranek, ponieważ poszerza się nasze grono stałych współpracowników i stałych prowadzących, można powiedzieć, audycję. Jakiś czas temu na grupie Tczewianie pojawił się post dotyczący Jerzyka, który leżał tak dosyć nieruchomo. Jerzyka, nie chodzi tutaj o takie zwierzę chodzące, a o zwierzę latające, pisanego przez RZ. Tak. Takiego. To akurat widzowie telewizji Tetka teraz będą mogli zauważyć, o jakiego Jerzyka chodzi. On leżał na chodniku i pewna pani napisała, co należy zrobić, żeby takiemu Jerzykowi pomóc, a my trochę ten temat audycji następnej z Arturem Mikołajskim, bo już chyba to możemy oficjalnie powiedzieć, który o tych ptakach nam opowiada, to nam powie, jak na przykład takim ptakom ewentualnie pomóc i w ogóle zwierzętom, kiedy widzimy w mieście, że coś się dzieje niedobrego. Natura okiem Artura, ten cykl będzie się nazywał. Od piątku zaczynamy. Ale nie tylko Artur Mikołajski, prawda? Prawda. Będzie? Jeszcze będzie kącik kociego behawiorysty, kociej behawiorystki, ale jeszcze nie w tym tygodniu, kiedy ruszy. Na pewno odpowiemy wam. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos biblioteki. Właściwie, dobra, dwie rzeczy. Musisz mi dać czas. Tak. Pierwsze to piątek i spotkanie z Karolem Platan-Alborskim. Tak. Chyba trzecie już, promujące książkę, której ja jeszcze nie mam, ale widziałam, że to jest taka potężna dawka taka wiedzy. Cegła. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale jest bardzo szczegółowa niekiedy. Tak, i myślę, że to będzie super okazja, bo wiem, że wiele osób pyta o to, gdzie można tę książkę kupić, wypożyczyć i w piątek będzie okazja, chyba 17.30 w bibliotece na Dąbrowskiego. A druga rzecz to poniedziałek i tutaj w bibliotece i filii na Górkach odbędzie się wieczorek literacki wraz z wystawą Pasji i Talentów twórców, którzy należą do Tczewskiego Koła Literatów imienia Romana Landowskiego. I w piątek też autopromocja. Zofia Daniel przyjdzie do nas i opowie, skąd pomysł na taki wieczorek literacki i dokładnie czego on będzie dotyczyć. Tak więc na to spotkanie też zapraszamy. Nie wiem, jak długo ta wystawa będzie dostępna, ale w piątek wypytamy z Dawidem na pewno. Także nic, tylko słuchać. Tylko słuchać. I w piątek będzie jeszcze jeden element rano w tym pojadnym paśmie. Wielki powrót tygodnia Bartka. Będzie wielki powrót podsumowania tygodnia Bartka, czyli opowiem właśnie, co się u mnie w życiu działo przez ostatni tydzień. A tak serio to opowiem oczywiście, co się działo w Tczewie i w okolicy w ciągu ostatnich 7 dni. Tak jest. A teraz musimy kończyć. Za 5 minut wiadomości Radia Tczew. Bardzo dziękuję za rozmowę Oli Kępiowskiej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę. I dziękuję również za rozmowę Dawidowi Komorowskiemu. Dziękuję i też dziękuję za zaproszenie. I też proszę. Ile uprzejmości.
I tak jak wspomniałem, do zobaczenia w TEDce w ramach powtórek za tydzień i do usłyszenia za tydzień w opiniach Wiedy Trzew.